Dzień dobry, Cezary Andrzejczyk. Witam serdecznie w Biznes Focus. Będę dzisiaj rozmawiał z moim gościem o bardzo ciekawym rozwiązaniu, które poprzez mechanizmy, czy systemy, czy pewne rozwiązania stosowane w gamifikacji, czy w ogóle w gamingu, umożliwiają upraszczanie i ułatwianie życia pracownikom oraz motywowanie pracowników. Wojciech Ozimek, wiceprezes One to Tribe, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, wy rozwinęliście, tak naprawdę można powiedzieć, że od gamingu do bardzo zaawansowanego systemu motywowania i nagradzania pracowników. No to jakbyś teraz mógł opowiedzieć, jak to się w ogóle wydarzyło i jak człowiek, który siedział lata w gamingu, w technologii, zaczął się zajmować takimi behawiorystycznymi tematami głębokimi, można powiedzieć, wchodzącymi w głąb świadomości i duszy pracowników oraz tego, żeby ci pracownicy mogli lepiej się czuć w swoich miejscach pracy. Ja bym zaczął od tego, że z gamingu do psychologii jest bardzo blisko. Blisko. W zasadzie cały gaming to jest psychologia, bo jeśli projektujesz grę, to musisz się zastanowić, jak utrzymać gracza, jak go przeprowadzić przez kolejne fazy gry, jak utrzymać tak zwany flow, czyli zaangażowanie. Czyli musisz wejść w jego psychikę trochę. Możesz wejść w jego psychikę i musisz też trochę się, gra jest w dużej mierze operowaniem na psychologii, tak? Czyli na przykład, jeśli dajesz graczowi nagrodę, no to zakładasz, że on za pomocą tej nagrody coś zmienisz w jego zachowaniu. Nie wiem, dajesz mu jakąś wskazówkę, on idzie w jakąś inną stronę na przykład, tak? I tu jest bardzo blisko do tego świata wirtualnego gier, jest bardzo blisko do świata rzeczywistego. No w świecie rzeczywistym też mamy nagrody, też nagradzamy pracowników za, nie wiem, za wykonanie planu, za zrobienie czegoś i tak dalej. W świecie rzeczywistym też mamy kwestię uczenia czy instruowania, tak? Chcemy, żeby ktoś robił coś nowego, musimy go do tego przekonać. W świecie rzeczywistym też mamy, wreszcie, to jest najważniejsze, w świecie rzeczywistym też mamy kwestię zaangażowania, tak? W gry w 100% opierają się na zaangażowaniu. Jeśli gra nie angażuje gracza, no to wypada z rynku, tak? Natomiast jeśli firma nie angażuje pracowników, no to też może mieć duży problem z tym, żeby na tym rynku istnieć, tak na dobrą sprawę. I ten przeskok u nas się dokonał jakieś 10 lat temu. Firma ma w ogóle 20 lat, to jest jako marka, tak? Bo tam po wejściu na giełdę trochę zmieniliśmy formę prawną, ale jako marka mamy 20 lat istnienia na rynku. 10 lat temu mniej więcej przy takim dużym kryzysie trochę na rynku gier social zaczęliśmy się zastanawiać, czy my chcemy faktycznie na tym rynku być i zmieniliśmy nasz kierunek w stronę gier wewnątrz firm, tak? w stronę modelu wewnątrzfirmowego. No właśnie, ta gamifikacja i jej wykorzystanie w systemach motywacyjnych, w dużych korporacjach, bo waszymi klientami jednak, warto to podkreślić, są duże najczęściej korporacje, ale takie naprawdę duże, gdzie pracowników możemy liczyć w tysiącach, no to już jest wyzwanie. Zrobić rozwiązanie, które będzie ułatwiało na co dzień pracę tym ludziom w tych dużych korporacjach, gdzie wiemy, jak działają korporacje, często pracownicy się wypalają, mają dość, nie chcą pracować. To opowiedz proszę, jak wpadliście na pomysł tych rozwiązań i jak one działają i na czym to w praktyce na co dzień polega? Co ci pracownicy robią i jak ta gamifikacja działa w ich życiu w tej korporacji? Znaczy, na pomysł spadaliśmy stopniowo. To jest tak, jak zazwyczaj się rozwija na rynku technologicznym, że masz pewien pomysł, próbujesz go na małym wdrożeniu, potem na coraz większym i dochodzisz do dużych wdrożeń. Takie największe nasze wdrożenia to jest, nie wiem, 20 tysięcy pracowników dużego korpo, tak, międzynarodowego na przykład. Tak? Natomiast model jest, działania jest dość prosty na wierzchu dla pracownika, bo musi być prosty i jest trochę bardziej skomplikowany pod spodem przy układaniu tych planów dla pracowników. Dlatego, że model dla pracownika wygląda tak, że on ma na telefonie, najczęściej na telefonie komórkowym, może mieć na przeglądarce, otrzymuje zadania, za te zadania otrzymuje, za wykonanie zadania otrzymuje nagrody. Trochę jak miałbyś, nie wiem, questy w grze, czy jakieś misje, wyzwania i tak dalej. Czyli dostaje informacje, nie wiem, sprzedaj, ustaw coś na półce, wykonuje, dostaje nagrody. Takie trochę misje. Takie trochę misje, no takie growe misje, no questy tak de facto, tak? No na bazie tego możemy tam tworzyć, nagradzać, czyli pracownik może sobie odebrać nagrodę w momencie, jak coś wykona. Możemy prowadzić dyskusje z tymi pracownikami, dlaczego ci to wyszło, dlaczego ci to nie wyszło. Możemy też tworzyć różnego rodzaju rankingi, zestawienia, konkursy i tak dalej. Natomiast
to jest ta część frontowa, która ma wyglądać jak gra i ma być fajna i prosta. Natomiast pod spodem w zasadzie cały czas rozwijamy taką część, która w naszym mniemaniu ma być takim, powiedziałbym, super inteligentną maszyną do tego, żeby każdemu pracownikowi dać odpowiednie zadanie w odpowiednim momencie, wiedzieć, ile wydaliśmy na nagrodę, wiedzieć, jak to, co wydaliśmy na nagrodę, ma się do budżetów i planów firmy, tak? Czy no nie możemy komuś, nie wiem, jeśli nie wiem, ktoś dla firmy zrobił plan, wykonał jakieś zadanie, to zadanie było warte, nie wiem, 100 zł, nie możemy dać nagrody 200 zł, tak? Czyli musimy jakoś tę nagrodę dobrać. Identyfikujemy, jaki ten pracownik może mieć problem, na przykład jeśli nie wykonuje zadania, podpowiadamy mu i tak dalej. Czyli to wszystko idzie w stronę, że od strony pracowniczej to wszystko wygląda bardzo prosto. Od strony, bym powiedział, tego backendu, to już jest takie rozwiązanie, które zaczyna mocno wykorzystywać sztuczną inteligencję, mocno zaczyna podpowiadać, mocno wchodzi też w taką rolę planowania, planistyczną, czyli możemy się zaplanować, jak nie wiem, budżet nagrodowy, premiowy wydamy, rozdamy i tak dalej. Więc mamy, jakby mamy te dwie części. I w zasadzie zamierzamy je tak utrzymać, to znaczy zamierzamy, żeby dla pracownika to był taki kompan, asystent, aplikacja, która podpowiada, nagradza, pokazuje cele w kontekście danej organizacji. Natomiast dla firmy, żeby to była no, taka firmowa, kawałek firmowej sztucznej inteligencji. Teraz firmy masowo przychodzą na rozwiązania oparte o AI. Chcemy być jakby fragmentem tego takiego AI, który łączy technologię z ludźmi, bo to też jest dość istotne. Przez to, że wiemy, jak działa trochę ludzka psychologia, to możemy zbudować taką bardziej ludzką twarz tego AI, a nie tylko taką mechanicystyczną. No właśnie, mamy do czynienia w waszym przypadku z bardzo efektywnym połączeniem i współdziałaniem AI i rozwiązań takich zaawansowanych technologicznie z behawioryzmem, psychologią, no bo u was pracują i deweloperzy, ludzie technologii, tak, i psycholodzy. Tak. Powiedz mi, jak się łączą te dwa światy i jak to na co dzień wygląda? Czy ci ludzie w ogóle się dogadują ze sobą? Tak. Znaczy, to bywa różnie, to znaczy, jak to w zespołach ludzkich czasami. Natomiast muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby zespoły się ze sobą nie dogadywały. Wręcz przeciwnie. Znaczy, częścią wspólną psychologii i informatyki są liczby, to znaczy liczby, raporty, zestawienia, dane. I to jest coś, co stanowi taką przestrzeń, bym powiedział, do wspólnego dogadywania się. To znaczy, jeśli widzisz tak, że coś nie działa na liczbach, no to jakby czasami psycholog potrafi to bardzo dokładnie informatykowi wyjaśnić. To jest jedna rzecz. A z drugiej strony, żeby oczywiście psycholog mógł cokolwiek wyjaśnić, to musi mieć liczby, zwłaszcza jak pracuje na dużym zespole, tak? No bo u nas jest tak, że opracowujemy program czasami nie dla kilkunastu osób, tylko dla iluś tysięcy, tak? Więc pewne rzeczy zaczynają mieć znaczenie, kiedy to jest pewien trend. Na przykład, nie wiem, pewne zadanie jest niewykonywane, wykonywane z opóźnieniem, tak? No to wtedy to wyjaśnienie wymaga zderzenia tych dwóch światów. To jest jeden element. Drugi element jest taki, że tak, że sama IT z drugiej strony, czyli samo skupienie się na przykład na sztucznej inteligencji, według nas w oderwaniu takiego human science, czyli w oderwaniu od psychologii, od socjologii i tak dalej, według mnie jest takim mało przyszłościowym, bardzo płytkim rozwiązaniem, bo to jest skupienie się tylko i wyłącznie na technologii bez próby zrozumienia, z czego dane zjawisko wynika w głowie człowieka, no jest, bym powiedział, takim no, pójściem na skróty i też takim modelem, którego nie chcemy robić. Naszym wyróżnikiem jest to, że staramy się pewne rzeczy tłumaczyć mocno psychologicznie, zrozumieć, co się stało w zespole i tak dalej, i tak dalej. Czy ty, zanim przejdziemy do rozmowy o waszej też, o waszym życiu giełdowym i o wynikach, to chciałem cię na koniec zapytać w tej części rozmowy, jak ty w ogóle patrzysz na sztuczną inteligencję, jej już wszechogarniającą i ogromną obecność w naszym życiu i w biznesie, czy jednak ten element ludzki zawsze będzie obecny, bo są tacy, którzy mówią, no to zupełnie zdominuje naszą ludzką kulturę, cywilizację i nie wiadomo, co z tego wyjdzie, jakiś scenariusz jak z Terminatora, a są tacy, którzy mówią raczej spokojnie, że okej, to będzie bardzo potrzebne, to będzie coraz bardziej obecne, to jest oczywiste, ale zawsze człowiek będzie miał na tym kontrolę i to człowiek będzie decydował, jak to AI wykorzystuje, a nie, że AI wykorzystuje człowieka. A jak ty na to patrzysz, bo masz perspektywę od lat, i technologiczną, i właśnie tą psychologiczną, behawiorystyczną. Jak to twoim zdaniem będzie, w jakim kierunku to pójdzie? Na pewno
technologie oparte o AI się będą obecne wszędzie. To znaczy to, co mamy w chwili obecnej już na rynku, to jakby tutaj jakby nie ma wątpliwości, że AI jest następną falą rozwoju technologii i to, zwłaszcza po tym, co pokazało jeszcze OpenAI tam tydzień temu, to po prostu widać, że wchodzimy w następną falę rozwoju. Tak, był Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 to jest AI zdecydowanie, tak de facto. Tak? I to jest era, wchodzimy w era AI. Natomiast ja jestem fanem takiego podejścia, taki był pan, który wymyślił internet, czy był jednym z panów, który wymyślił internet, Douglas Engelbart, jedną z osób, bo to nie był pomysł jednej, ale pracował nad pierwszym tam ARPANET-em, wymyślił takie pojęcie collective IQ, czyli kolektywna inteligencja i duże zasługi położył przy takim pojęciu intelligence augmentation. Czyli jak mówimy intelligence augmentation, jak zwrócisz, to jest odwrócenie tych literek. To jest intelligence augmentation, a nie artificial intelligence. Czyli to jest ten sam skrót, tylko odwrócony. No, ma to swój urok, taki bym powiedział, nerdowski. Natomiast to, co jest fajne w tym intelligence augmentation, kładzie nacisk na to, że w szybko zmieniającym się świecie, kiedy dociera do nas mnóstwo informacji, my musimy wzmacniać swoją inteligencję. I to, czym wzmacniamy swoją inteligencję, to jest pewne kolektywne IQ. Kolektywne w rozumieniu dostępu do inteligencji innych ludzi, cywilizacji całej i tak dalej. Dorobku i tak dalej. No nie tylko cywilizacji, może być też nasza organizacja. Tak? I jak popatrzysz to na taki rozwój takiego kolektywnego IQ, no na początku były strony www, potem było, nie wiem, wyszukiwarki, media społecznościowe, czyli miałeś ten dostęp do... on był taki... trochę chaotyczny, trochę niepoukładany. A teraz zaczynasz mieć dostęp tak zwany semantyczny, czyli ty możesz porozmawiać sobie z tą kolektywną inteligencją. Ja nawet jestem bardziej zwolennikiem stwierdzenia, że to jest kolektywna inteligencja, czyli zebranie naszej wiedzy, z którą sobie możesz porozmawiać, niż sztuczna inteligencja. Tak. Okay. I też uważam, że to jest coś, co większość organizacji będzie chciała mieć, dlatego że firmy miały bazy danych, miały bazy dokumentów, potem miały intranety. W chwili obecnej każda firma będzie miała coś w rodzaju własnej sztucznej inteligencji. Trochę, no to jest taki model science fiction, tak? Że sztuczne inteligencje korporacji walczące są trochę jak z gier komputerowych. Ale coś takiego nas czeka. Ale to jest dalej rozszerzenie naszej inteligencji do pewnej ogólnej inteligencji. No dobrze, to przejdźmy teraz do tego, jakie macie plany, co w najbliższym czasie chcecie zrobić, jak chcecie się rozwijać, jak z tą bazą klientów, jak z przychodami, jesteście na New Connectie od jakiegoś czasu i przez to, jak wiadomo, musicie się też raportować, rozliczać wyników, pokazywać, co tam się dzieje. To jakbyś mógł opowiedzieć troszkę, jak w ostatnim czasie idzie, jak te przychody wyglądają, jakie macie plany rozwoju na 2024 i na kolejne. Ten rok jest dla nas takim rokiem pierwszym po połączeniu, takim pełnym. Bo w zeszłym roku się łączyliśmy, tak chodziliśmy przez pomocą odwrotnego połączenia, więc tam część roku to jeszcze była spółka, poprzednia spółka akcyjna, więc ten jest takim pierwszym rokiem pełnym. Jest też takim pierwszym rokiem, w którym my też bardzo dużo z rzeczy, które wymyślaliśmy przez zeszłe lata, zaczynamy komercjalizować. Na przykład te rzeczy o sztucznej inteligencji, które mówiłem, dokładnie w tym momencie one się pojawiają. Jest też rokiem wzrostu, bo rok do roku mamy 60% wzrost w takim ujęciu jednostkowym w kwartał do kwartału, tak? Mówię o trzecim kwartale zeszłego roku i tego roku, więc to jest versus ten rok, więc to jest bardzo, bardzo duży skok. Mamy skumulowaną pozytywną EBITDA, bo to jest 1,7 miliona na plusie. Mamy też zysk netto, on jest nieduży, on jest do tej pory skumulowany w okolicach tam 100 tysięcy, natomiast my mamy bardzo dużą amortyzację technologii, czyli cashowo my jesteśmy bliżej tej EBITDA niż bliżej, niż bliżej zysku netto. No i ten kwartał to było 3 miliony przychodu, kumulatywnie od początku kurczę jest 9,5 miliona. Tak? Także jesteśmy taką spółką, która... Możliwe, że przebijecie 10 milionów za ten rok. Przebijemy na pewno. To nie jest prognoza taka oficjalna, ale myślę, że my mamy czwarty kwartał zazwyczaj najlepszy w ciągu roku. Okay. Jak popatrzymy tak proporcjonalnie, to tak i też będzie wzrost rok do roku. Zgodnie ze strategią, którą opublikowaliśmy jakiś czas temu, chcemy rosnąć 50% rok do roku. Okay. Przy czym pierwszy raz to pomierzymy po takim pełnym roku działania jako spółka giełdowa, czyli 2024 do 2023. Przy czym jak już widać, to wygląda tak, że
że idziemy w dobrym kierunku. No zobaczymy, oczywiście wiadomo, na rynku się dzieją różne rzeczy. Różnie to może być z jednej strony, z drugiej strony to idzie bardzo fajnie do przodu. Dość też patrzymy w przyszłość pozytywnie, patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Myśmy zaczęli pierwszy raz inwestować w AI w 2017 roku, jeszcze jako spółka z o.o. To rozwijaliśmy bardzo powoli. Bardzo nam to przyspieszyło w ciągu ostatniego roku, głównie dzięki pojawieniu się GPT, OpenAI i tak dalej. I to nie tyle, że przyspieszyło, że my też zaczęliśmy szybciej, oczywiście i bardziej intensywnie zaczęliśmy nad tym pracować. Natomiast sam rynek zaczął cechować się, w odniesieniu do twojego pytania, trochę większą otwartością. Tak? To znaczy widzimy na przykład po kontrahentach zagranicznych, z którymi rozmawiamy, że dla nich na przykład ten temat AI jest niesamowicie taki, bym powiedział, otwierający i sexy. Tak? Okay. Że czasami jak mówimy o tym naszym podstawowym rozwiązaniu, to mówią, OK, tu macie konkurencję i tak dalej. No i pytanie, czym się odróżniacie? Odróżniamy się tym, że łączymy psychologię ze sztuczną inteligencją i to jest taki moment, taki, bym powiedział, otwierający, tak? Na zasadzie, OK, to powiedzcie nam o tym więcej, bo takiego czegoś jeszcze nie słyszeliśmy. I uważam, że to jest też ta szansa. Także podsumowując, od strony takich danych, bym powiedział, finansowych, jesteśmy zadowoleni. My też jesteśmy mocno matematyczno-numeryczni, więc to zadowolenie nasze ma swoją główną granicę, bym powiedział. To znaczy, bo bylibyśmy bardziej zadowoleni, gdyby jeszcze tej rzeczy się podziała, ale wiemy, jakie rzeczy i próbujemy nad tym podziałać, na przykład wyjście za granicę, nad którym intensywnie pracujemy. Natomiast od strony będzie o takiej przyszłości technologicznej też widzimy, że wpasowujemy się bardzo mocno w ten trend deep techowy, takich technologii, bym powiedział, łączących human science z artificial intelligence. To na koniec zapytam cię, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś przed chwilą między innymi, jak widziałbyś, gdzie widziałbyś One to Tribe za 5 lat i matematyczno-numerycznie, ale też w kontekście ogólnego rozwoju, skalowania biznesu, również w ujęciu tej ekspansji geograficznej. Jakbyś optymalnie miał to przedstawić, to gdzie byś was widział, biorąc pod uwagę, co się teraz dzieje, jak wam idzie? Za 5 lat chcielibyśmy być firmą globalną. To znaczy ja bym chciał, żebyśmy byli globalną firmą. Czyli i takim, też poza Europą grubo. Poza Europą grubo, tak. Znaczy Europa jest pierwszym takim naszym najbliższym kierunkiem, bo tutaj jest też kwestie praw do własności intelektualnej, budowania też jakiegoś networku prościej w Europie. No my jesteśmy w Unii Europejskiej, więc to jest bardzo, bardzo proste. Znaczy nie jest bardzo proste, to jest proste. Nie bardzo to sobie uzasadnimy, jak już będziemy mieć większych przychodów z Europy, a nie z Polski. Na razie jeszcze cały czas jesteśmy na rynku polskim. Natomiast to, co jest dla mnie istotne w ciągu 5 lat, to jest firma globalna i chciałbym, żebyśmy byli firmą, która w tym intelligence augmentation, tym co mówiłem, tym odwróceniu AI-a, wytycza pewną ścieżkę. My już kilka razy do tego podchodziliśmy, startowaliśmy w globalnych konkursach i tak dalej. Mamy kilka pomysłów, jak to można było zrobić. W chwili obecnej też pracujemy nad własnym modelem, już to gdzieś tam zapowiedzieliśmy przy kolejnej publikacji strategii, trochę więcej o tym modelu powiemy, własnym modelu AI-owym. Chcielibyśmy w tym miejscu być takim, powiedział, deep techowym, gdzie, no nie powiem, że dzisiaj jest OpenAI, bo to jest po prostu przy tej wycenie to jest firma, która jest prawdopodobnie nie do dogonienia jakoś szybko z perspektywy Polski, ale chcielibyśmy gdzieś w gronie takich firm być, które w tym obszarze modeli AI-owych oferują model dla pracownika, który właśnie podpowiada pracownikowi, jak działać w kontekście pracy, w kontekście wiedzy firmy, w kontekście zarządzania jego czasem, zadaniami i tak dalej, za pomocą tego systemu, który mamy dzisiaj oczywiście, ale takiego super inteligentnego. Ja to sobie wyobrażam jako takie rozszerzenie inteligencji pracowniczej. A gdzie twoim zdaniem, tak geograficznie patrząc, analizując i obserwując to, co się dzieje, byłoby najtrudniej się przebić? Znaczy na którym rynku? Czy to raczej Azja czy Ameryka? Jak na to patrzycie? Patrząc na te systemy gratyfikacji czy motywowania pracowników. Dzisiaj to Rosja, bo rynek jest najbardziej zamknięty. Natomiast my próbowaliśmy kiedyś wejść na rynek rosyjski. Na szczęście nam się nie udało, bo dzisiaj byśmy mieli duży problem. Natomiast gdzie najtrudniej? Wydaje mi się, że najtrudniejszym, też najbardziej ekscytującym rynkiem są Stany Zjednoczone. Jednak, dlatego że z jednej strony jest to rynek, który jest strasznie atrakcyjny wielkościowo, też kilka razy już próbowaliśmy do niego podejść, z drugiej strony jest to rynek bardzo taki hiperkonkurencyjny. Tak? Jeśli na przykład my dzisiaj mówimy, że nie wiem, żeby wejść na rynek niemiecki, potrzebujemy tam obecności, mamy tam już jakieś takie mikrobiuro, coś zaczynamy tam robić,
to jak analizowaliśmy ten rynek amerykański i kilka takich, bym powiedział, fuck-upów przy poprzednich próbach wejścia, no to uważamy, że tam ta obecność musiałaby być taka bardzo mocna. Tak? Czyli musielibyśmy tam być po prostu. Tak? Być może, jak mówisz o perspektywie 5 lat, to jest model jakby, nie wiem, czy na akwizycję kogoś, czy bycie, że tak powiem, przejętym przez kogoś, ale na dzień dzisiejszy to są dywagacje. Tak? To jest jeszcze taki, bym powiedział, model. No, na pewno nie wiem. No, rynek chiński też jest fajny, w ogóle go nie rozważaliśmy, więc to mogę sobie nim powiedzieć tak specyficzny. To jest kwestia, tak naprawdę nas interesują rynki, gdzie masz dużo pracowników w takich tematach typu retail, farmacja i tak dalej. Tak? Więc te rynki, które są duże w takich w obszarze pracowników frontline, tak, są bardzo atrakcyjne. Tak, są też rynki, które no, nie mają takiej poziomu. No, na przykład rozważaliśmy rynki typu, nie wiem, kraje bałtyckie. Tak? Byliśmy tam nawet z prezentacją, nawet mamy jakichś klientów, którzy tam działają, ale to są rynki stosunkowo na przykład małe w takie duże zespoły ludzi. Tak? U nas sieci retailowe to jest kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy ludzi, tam jest kilkaset osób czasami. Tak? Więc to są jakby, więc ten to porównując do rynku polskiego, to nie jest tak atrakcyjne. Natomiast oczywiście Niemcy, DACH tak zwany, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, są gigantyczne rynki dla nas. O rosnącej roli sztucznej inteligencji również w systemach motywacyjnych czy w systemach nagradzania pracowników oraz tym, jak można podchodzić do aspiracji globalnej ekspansji, opowiadał Wojciech Ozimek, wiceprezes One to Tribe. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję, że oglądacie Telewizję Biznesową. Mój program zawsze w czwartki. Właśnie na antenie Telewizji Biznesowej. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. I już. Dzięki.